Zdrowia. Czy komuniści chcą pomóc czarnym? No wygląda, że nie bardzo chcą pomóc czarnym. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? No jest to wspaniałe. Oglądasz reklamy? No to pomaga. Prezydent Biden, no nie pojawia się tak dużo, no, ale teraz ostatnio pojechał do Tulsi, Oklahomy. To jest jedna z jego takich nielicznych podróży. No dlaczego? We wtorek była rocznica stulecie. No było takie w zasadzie rasowe zamieszki i co tam się stało, to biali zniszczyli bardzo wiele biznesów murzyńskich, no i około ponad 100 osób zostało zabite. Cała ta podróż, no to jest bardzo podobna do tego, co Muhammad Obama miał taką podróż do Selmy, Alabama. Tam dla odmiany 50 lat temu, no to policja też były wielkie zamieszki, były jakieś tam podpalenia, no i policja przyszła, no i zaczęła tam pacyfikować to wszystko. Tam nie zabili, no pobili pałkami polewali wodą oraz, no takie ZOMO w zasadzie, to było 50 lat temu. Znaczy to było w 2015 on był i 50 lat temu, czyli 65 rok. No to są takie, można powiedzieć, kamienie milowe w tej czarnej historii amerykańskiej, kiedy takie sytuacje się zdarzały. No w Polsce też się zdarzały. Jaruzelski wysyłał ZOMO-owców, żeby bili protestujących. No a jego córka dzisiaj jest w polityce, tak? 3 miliony ludzi wyjechało z Polski między Solidarnością a Okrągłym Stołem. Także na całym świecie to było robione. No ale w Ameryce akurat czarni są używani do tego, żeby wprowadzić komunizm. No i jak się dzisiaj się tak zastanowi, no to bardzo duży ten rasowy postęp w Ameryce jest po prostu nieprawdopodobny. No i widać, co się zmieniło. No ale dla wszystkich tych lewaków i dla wszystkich tych ich przyjaciół z lewackich środków masowego przekazu, no to jest powód, żeby pchać wszelakie preferencje dla czarnych i dla różnych mniejszości oraz pchać o to, żeby budować potężny, komunistyczny, jednopartyjny system gospodarczy i polityczny. To wszystko oni używają do tego, żeby budować po prostu jednopartyjny system komunistyczny. Każda okazja jest dobra, no i jest wykorzystywana. No ale te możliwości, no co jest celem? Celem to jest to, żeby pokazać dzisiejsze różnice rasowe i porównać to wszystko, czy oskarżać to, całą tą przeszłość, co się działo. I zapomnieć o tym, jak dzisiejsze zachowanie czarnych ma się do tego wszystkiego w całym tym kontekście historycznym. Parę lat temu właśnie, kiedy Obama był tam w Selmie, w Alabamie, no to radio National Public Radio, czyli radio publiczne narodowe, reporter zapytał się George'a Evansa, który jest czarnym. Zapytali się go, jak to było 50 lat wcześniej, jak to wszystko pasuje do sytuacji w 2015 roku. No i właśnie ten major, ten burmistrz, on w zasadzie no to tak odbił to pytanie, no i powiedział, że no nie wiem, jak to wszystko pasuje jedno z drugim. On powiedział, że mamy bardzo, bardzo dużo bandytyzmu i kryminalizmu w tym mieście i mamy dużo więcej
więcej bandytyzmu i kryminalizmu niż było w 1965 roku. No tak, tak, także to jest dosyć no, szokujące było wtedy, kiedy, kiedy Obama tam był, no i mało, mało kto zwracał na to uwagę, no ale jeżeli major mówi, że przed 65 rokiem było mniej bandytyzmu i kryminalizmu niż, niż w tym czasie, kiedy, kiedy by był Obama, no to co, coś to znaczy. Powiedział, że segregacja była faktycznie, ale nie mieliśmy tyle bandytyzmu. No również, również zapytany o to zapytano go, co on sądzi na temat bezrobocia wśród, wśród czarnych i w tej ilości, a on powiedział, mówi, no w zasadzie to, to powiedział, że też, też jakoś nie, nie powiązał tego, tego z tym podchwytliwym pytaniem na temat rasy, rasy bezrobotnych, tylko powiedział, że jest bardzo dużo roboty, jest bardzo dużo roboty, wszyscy mogą, mogą być zatrudnieni, tyle tylko, że nie ma, nie ma zdolnych do tego zatrudnienia, nie, ma, nie mają wykształcenia, nie mają zdolności, nie mają kwalifikacji, no i to jest naj, największy problem i to mówił, mówił właśnie burmistrz miasta Selma z Alabamy o swoich własnych no, ludziach, o swoich własnych, własnych mieszkańcach. No Biden, Biden oczywiście nie byłby sobą, jeżeli by nie zaadresował nowych komunistycznych inicjatyw. Powiedział, że będzie zwalczał dyskryminację mieszkaniową. Powiedział, że będzie rozdawał pieniądze federalne dla firm, których właścicielami są, są czarni. No tak, tak się zastanowić teraz, to, to trzeba pomyśleć, czy konstytucja w ogóle przewiduje coś takiego, żeby rząd federalny preferował jedną rasę nad drugą. Ogólnie rzecz biorąc, no to demokracja i równość polega na tym, że nie ma lepszej rasy. No na dzisiaj, dzisiaj po prostu lewactwo pcha coś takiego, że czarna rasa, czarnej rasie się należy więcej niż powiedzmy białej. To jeżeli tak powstaliby z grobu ci, ci ludzie czarni, czarni mieszkańcy Tulsy 100 lat i by się tak popatrzyli, co się dzieje, to by nie uwierzyli. No dlaczego? No bo 100 lat temu, w ciągu 20 lat Tulsa, Oklahoma, prywatni właściciele właśnie rozbudowali, odbudowali miasto, odbudowali kościoły, odbudowali zbory. No i to wszystko, wszystko te czarne, czarne biznesy wróciły, wróciły z powrotem do działalności i robiły pieniądze. Nie wyciągali rąk, nie wyciągali rąk do rządu federalnego, no ale dzisiejsze lewactwo, jak wszędzie, to jest jedynie zainteresowane w tym, żeby czarni cierpieli. No jeżeli czarni cierpią, no to te obietnice kiełbasy wyborczej są zawsze rzucane, no i zawsze te głosy są z powrotem. Lewactwo w ogóle nie podkreśla osiągnięć czarnych. No nigdy nie ma, nie ma, nigdy nie ma żadnych historii o osiągnięciach czarnych, tylko zawsze są ofiarami. To na tym najbardziej wszystko to jedzie, ale jest całe to robienie z nich ofiar, no to jest makabryczne. No i teraz w pierwszej połowie XX wieku dużo, dużo więcej, dużo wcześniej niż przed tymi ruchami społecznymi, obywatelskimi, tych wszystkich związanych z czarnymi, czarni zrobili bardzo duże przyspieszenie. Oni dochody wzrastały, całe ta bieda, to była dużo szybciej likwidowana niż wśród białych. Wykształcenie wzrastało dużo szybciej niż wśród białych. Czarni zaczęli wkraczać do zawodów jak medycyna, jak prawo, jak księgowi, inżynierzy, pracownicy społeczni, socjalni i tak dalej, i tak dalej. I to było dużo szybciej niż po latach 1960, kiedy kongres się za to wziął. No i kongres zaczął w zasadzie to wszystko reperować. No i pomiędzy tymi wszystkimi grupami rasowymi, które następowały, no to wśród czarnych był największe przyspieszenie. 100 lat temu
były te rozruchy, no ale jak się popatrzy, no to właśnie ci ludzie 100 lat temu, jakby dzisiaj popatrzyli na dzisiejszą Tulsę, no to by się dziwili, że jest taki bandytyzm i że jest tyle przemocy wśród czarnych, w czarnych dzielnicach i było dużo więcej niż 100 lat wcześniej. Liberałowie, komuniści, to oni zawsze oskarżają tą różnicę pomiędzy białymi i czarnymi, tylko tym, że było niewolnictwo. No niewolnictwo było 200 lat temu. To niewolnictwo to już dawno się skończyło. 500 tysięcy białych zginęło walcząc o zakończenie niewolnictwa. 1862 rok zaczęła się ta wojna secesyjna. No i oskarżają ciągle o te rozdzielenie rasowe i o niewolnictwo. Ale przestępstwa kryminalne w latach 1940 były małe. Później było jeszcze mniejsze w latach 1950 wśród czarnych społeczeństw w czarnych dzielnicach. Opadało to dużo szybciej niż powiedzmy w białych dzielnicach. Bandytyzm w dzielnicach białych czy wśród białych był większy do lat 60. No, krótko mówiąc, to w tym czasie, kiedy była segregacja, no i po całym tym zniesieniu niewolnictwa, no to wśród czarnych małżeństwa powiedzmy religijne, to było dużo więcej wśród czarnych niż wśród białych. Urodziny dzieci z nieślubnego łoża były dużo mniejsze niż wśród białych. Także bogobojni czarni po prostu byli w dużej lepszej pozycji niż biali w latach 1940, 50. No a później w latach 1960 rząd zaczął rozdawać te wszystkie zasiłki. No i na dzień dzisiejszy 80% dzieci urodzonych wśród czarnych, no to nie ma ojca. Dlaczego nie ma ojca? No bo w zasadzie tej matce się nie opłaca mieć ojca, no bo dostaje więcej pieniędzy z zasiłków. I na dzisiaj są te statystyki kryminalne są większe niż to było powiedzmy przed całą tym ruchem wyzwolenia społecznego. No to jest makabryczne. To jak się tak pomyśli, no to jest po prostu makabryczna informacja. Biden w zasadzie woli dyskutować o tym, co się stało 100 lat temu w Tulsie w Oklahomie, że tam grupa Ku Klux Klanu. No trzeba pamiętać też, że Ku Klux Klan w Oklahomie, no to była partia demokratyczna. Tam Ku Klux Klan to byli demokraci. Demokraci to byli właściciele niewolników. Także oni że to demokraci. Jego partia w zasadzie to robiła. Jego partia niszczyła czarnych. I to jest ta kontynuacja. No to tak jakby... No i to jest wstyd i hańba, ale ludzie o tym nie mówią. Ludzie tego nie mówią. No i Biden woli mówić to, co było w Tulsie, Oklahomie 100 lat temu, co tam biali się przyczyniali, zamiast tego, jakie jest zachowanie czarnych kryminalistów dzisiaj. Dzisiaj w Baltimore, czy w St. Louis, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. On nie będzie o tym mówił. Podobnie jak Obama w Selmie to mówiło o rasizmie, no i o tym, że policja strzela do czarnych. On powiedział, że czarni są niesłusznie skazywani, że rasizm jest na każdym kroku. W tym czasie, kiedy właśnie został wybrany na 4 lata na prezydenta i w tym samym czasie, kiedy on jako czarny obywatel, przepraszam, Ameryki, został wybrany na drugą kadencję i ciągle wychodził i mówił o rasizmie. No także komunistów, lewaków to nigdy nikt nie zadowoli. No i Obama to głupoty opowiadał, tak jakby w ciągu 50 lat nic się nie stało. No to jest ironia losu, tak? Czarny prezydent w Ameryce wybrany 2 razy, on mówi o rasizmie i o tego rodzaju. Liberałowie, komuniści, oni bardziej
się koncentrują na tym, że czarni są ofiarami, zamiast na tym, że czarni mogą coś osiągnąć. No bo to jest wybieranie, tak? Oni są po prostu wybierani, oni są maszynką do wyborów, do zwycięstwa, rozdawanie pieniędzy im pomaga, a to nie bardzo jest takie czyste i nie bardzo wiadome, jak czarni na tym mają korzystać. No a czarni niestety nie korzystają. No, tego rodzaju sytuacje, wiadomo, nie powinny być zapomniane, nie powinny być w zasadzie pokryte cukrem, pudrem dla słodkości, no ale to nie można tego wykorzystywać do tego, żeby nieustannie korzystać z tej historii i używać tego jako te różnice. Patrząc historycznie, no to jest sprawa taka, że wszyscy byli dyskryminowani. Katolicy byli dyskryminowani, biali byli dyskryminowani. Największa jakieś takie pogrom, no to był w zasadzie Azjatów w Los Angeles. Trzeba pamiętać, że Japończyków internowano w obozach, no ale oni współpracowali, oni mieli bardzo większą lojalność do Japonii, no ale byli internowani na wielką skalę. To były lata II wojny światowej. No i patrząc na obydwie grupy Chińczyków czy Japończyków, czy Azjatów jako takich, no to oni są dużo, dużo lepsi od białych, no i są bardzo, bardzo, bardzo dużo lepsi od czarnych. Także lewactwo koncentruje się na tym, na zachowaniu białych, no bo to jest ta polityka wstydu, to jest pedagogika wstydu. Oni po prostu chcą białych zawstydzić i biali mają się zamknąć. I lewactwo nie koncentruje się na zachowaniu czarnych dzisiaj w ogóle. Także jeżeli jakieś takie oczyszczenie ma nastąpić, no to raczej nigdy nie nastąpi, no bo te czarne życie znaczy i te wszystkie inne czarne organizacje, oni ciągle tylko chcą coś robić, ale nie pokazują rozwiązania. A rozwiązanie, no to jest bardzo proste. Praca i edukacja, no i pięcie się do góry. Komuniści dają im niestety nieustannie tylko miskę ryżu i każą głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji i dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zmonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się zwieść socjalistom. Przekaz dla socjalistów polskich w Ameryce. No widzicie, co Biden robi, oszukuje, wykorzystuje wszystko, co można. Wykorzystał was dał wam kiełbasę wyborczą. Teraz oszukuje nieustannie czarnych, no i również grupy homoseksualne, no ale to już jest temat na następny filmik. Zdrowia dla normalnych.